Panie komendancie, panie, panowie policjantki, policjanci, panie starosto, koledzy samorządowcy, szanowni goście, to zawsze wyjątkowy moment w roku, kiedy spotykamy się przy okazji święta policji. Tak sobie pomyślałem w trakcie tego spotkania, że swoje święta mają nauczyciele, mają górnicy, samorządowcy mają swoje święto. Wspaniale jest też, że mają to swoje święto policjanci. Panie komendancie, chcę panu powiedzieć, że pan taką atmosferę rodzinną prawie to dzisiaj stworzył. Tak się czuję w zasadzie, jak w gronie najbliższej rodziny. Ale też chcę dołączyć do słów podziękowań pana starosty, pana przewodniczącego, pana burmistrza za cały kolejny rok waszej ciężkiej pracy, służby. Nie ma nic piękniejszego, mówi się, na to, jeżeli ktoś jest gotów swoje życie poświęcać za życie drugich. Za to wam dziękujemy. Chcemy też dołączyć do życzeń kierowanych do wszystkich policjantów z całego terenu powiatu gołomińskiego. Życzymy wam, kochani, spokojnej, bezpiecznej służby, dobrych, spokojnych powrotów do domu. Tego, żeby ta praca, trudna praca, przynosiła wam na co dzień również mnóstwo satysfakcji. A jak tu posłuchaliśmy, drodzy państwo, to ta drabinka, ta szczebelki kariery policji, strasznie długa droga. A my, panie komendancie, cały czas czekamy na nominacje generalskie w Wołominie. Generalskie nominacje w Wołominie, o to się upominamy i czekamy. Jest o co walczyć, jest to na pewno wyzwanie, ale myślę, że nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania. Tego państwu życzymy. I też korzystając z okazji, proszę państwa, protokół to dzisiaj przewiduje, chcemy wyróżnić policjantów pracujących na rzecz miasta Kobyłka. O to chciałem teraz poprosić panią przewodniczącą rady i pana komendanta Zbigniewa Ostrowskiego. Panie komendancie, poproszę o pomoc. Zapraszamy serdecznie, koleżanki i kolegów.